Cześć, cześć, tutaj Parson. Dawno nie nagrywaliśmy. Mamy 2018 rok i zaczynamy kolejną misję w Battlefront 2, w Star Warsów oczywiście. Tutaj sobie robimy sobie ładną misję. Postrzelamy sobie troszeczkę. Znajdziemy protektor. Czy obniżę mikrofon troszeczkę, bo mam za wysoko. Pamięta pani nasz cel? Pani tak, pamiętam. Będziemy strzelać, zabijać i niszczyć. Dobra, chłopaczki, gdzie idziemy? Nie ratujemy cywilów. Cywile są nieistotne. Nasi ludzie ewakuują się pierwsi. Macie pozwolenie. To są nasi ludzie. To imperialna planeta. Powinniśmy je uchronić. Jak woda leci po schodach. Jest przyjemnie to wygląda. Grafika w tej grze jest naprawdę ładna. Niestety nie umywa się do historii. To jest jednak Battlefield 5. Jak to mówią, Battlefield 1. Jeśli chodzi o grafikę. O, zapomniałem włączyć licznika. Teraz mi się przypomniało. Nie rozumiem, jakie to ma znaczenie. Jak można tak stać i po prostu na to pozwalać? Nie jestem odpowiedzialny za waszą sytuację. Moją okolicę zalewać woda. Czekajcie, może pójdziemy tędy. Może coś tu się uda dalej zrobić. Jak mówiłem, ja tą grę gram tak sobie okazyjnie, dla zabawy. Nie jestem do końca zadowolony z ceny, którą wydałem za tą grę, bo naprawdę nie jest warta tego, co musiałem zapłacić. Kampania jest podobno bardzo krótka. Zobaczymy, czy tak na pewno będzie. Naprawdę przylecieliśmy tu po jedną osobę? Mogą tu zginąć cywile. W dodatku naraziliśmy naszych żołnierzy. Zaczną się ewakuować, gdy dostaną rozkaz. Odwaga, bo mi tutaj nie dowodzi z tymi. Ale czy zasługuje na wcześniejszą ewakuację? Bardziej Klep nadzoruje szkołę przyszłych dowódców i strzelania. Szkoli lojalnych, skutecznych żołnierzy. Takich jak Ayn. Ja. Wysoka wieża. Mieszkańcy Bart. Taki deszcz ze śniegiem pada. Czemu mam widzicie? Wskazywać ich na cierpienie? Robimy to wszystko dla dobra ogółu, pani komando. Ja tu nie widzę nic dobrego, agencie Husk. Vardos było naszym domem. Imperium to nasz dom. Operacja Popiół to test, który sprawdzi, czy jesteśmy gotowi tego, czym się stało. To w samą porę. Identercio. Przysądzi admirał. Jestem pewny, żeby ryzykować dla mnie życiem swojej córki? Cel znaleziony. Idziemy, Gleb. Będzie mi wydawać rozkazy. Pięknie. Ej, co to? Niech on jest ze mną. Reszta zostaje tutaj. Nie są dla nas ważni. Akcja się dzieje, ja? Będziemy się strzelać. Pani komandor. Mamy statek na lądowisku numer 2. Tam jest bezpiecznie. Idźcie już! Hej, co ty? Nie! Stać! To nie jest nasza misja! Spocznij! Wygląda jak Łukasz Piszczek. W porządku, zabierzemy was, idźcie. Nie możesz! Jestem twoim dowódcą! Spocznij! Aiden, nasze rozkazy są jasne. Mamy przewieźć protektor Gleb samą. Sytuacja się zmieniła. Rozejrzyj się wokół siebie. Czy tak powinno wyglądać Imperium? Del, proszę cię, nie rób tego. Powinno ratować cywilów przed czymś takim jak Operacja Popiół. To jest nowe Imperium. Skoro tak, to nie chcę mieć nic wspólnego z nowym Imperium. Wykonuję tylko rozkazy mojego dowódcy. To są twoje rozkazy. To są twoje rozkazy. Jeśli tak, to dopuszczasz się zdrady! To są twoje rozkazy? Tak. A ja mam swoje. Opuść broń. Nie posłuszaj, twoje dach cię zgubi. Admirale Versio. Komandor Versio.
I agent Mikko porzucili misję, dopuścili się zdrady. Przykro mi. Rozumiem. Przywieź do mnie Glek. To twoja misja. Ja zajmę się zbiegłymi zdrajcami. Zdrajcy już, ale? Po drugiej stronie placu jest przejście. To nasza droga ucieczki. Wiadomo, którędy. Jesteśmy na widoku. Musimy się gdzieś schować. Niech to... Ognia! Kto do mnie strzela w ogóle? A to oni strzelają! Ja myślałem, że ja w ogóle jestem... z nimi. Po drugiej stronie placu jest przejście. Niech to... Ognia! A to do białych się... z białymi się teraz strzelamy. Widzicie? Dobra. Spadaj, gościu. O Jezus. O Jezus, jak Pawson szybko ginie. Jak Pawson szybko ginie w tej grze. To jest jakaś pomyłka. Po drugiej stronie placu. Niech to. Ognia! Dobra, udało się. Być łatwo. Przejdź, jak się dobrze schowaliśmy. Skoro musimy trochę się cofnąć na schody. Czekajcie, tego załatwimy. Tak, już poszedł. Odstawkę, gościu, poszedł. Ja myślałem, że jesteśmy z nimi jeszcze, ale oni tu widzicie, to nas ostro strzelają. Dobra, teraz nie wiadomo skąd strzelają. To jest najgorsze w każdej bitwie i wojnie, że może tak naprawdę zarąbać się każdy. Dotrzy, dobra, idziemy tam. Może tędy, może nie. To się zaraz okaże. Nie tędy jednak. O ty śmieciu! Ale konieczne. Zabiliby nas Del. No dalej, do przejścia. Ruszaj! Otwieraj mały, otwieraj, otwieraj. Musimy dotrzeć do korytarza. Dawno nie grałem, powiem wam, że już nie grałem w tą grę prawie miesiąc. Ale niestety jest tak słaba, że... Musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze. Nie, licząc grafiki, to jest tak słaba, że aż szkoda w ogóle moich pieniędzy, które musiałem wydać na tą gierkę. Nie mamy już komunikatorów imperialnych. Korwus nie będzie wiedział, że się zbliżamy. Coś wymyślimy. Podobno wracali za chwili. Mogą się tu zjawić w każdej chwili. Przygotować barykady. Rozjechaliśmy ich. Zostaliśmy skazani. Będziemy się bronić, albo zginiemy. Tam wyłączymy obronę przeciwlotniczą. Ach! Ale zezwałem, bardzo zezwałem. No ładuj się, no bronio się, ładuj, cholerna bronio, no. O co tu w ogóle chodzi, no ja nie mogę tak strzelać. Tam wyłączymy obronę przeciwlotniczą. Spada chłopak. Czekajcie, to będzie. Dalej drugie. Może ten broń będzie dla nas lepsza. Ja nie chcę takiej broni. No ładuj się, no ładuj się, no po prostu.
Ja nie gram na konsoli, ja grałem na PC-cie, który jest 1000 razy szybszy od konsoli. Ma dużo lepszy dysk, bo ja mam tu dyski w RAID 0 i 16 GB, no to żadna konsola tego nie ma. No może teraz Xbox One X. Ale to i tak jest w ogóle jakaś porażka, żeby coś takiego było. Jak się działo. Bo procesor, karta graficzna to jest poziom dużo, dużo wyżej. Nie mówię już o dyskach już, które mam w RAID 0.2 SSD-ki. Przecież żadna konsola nie ma SSD-ka. To właśnie sobie założysz. Nie tylko my chcemy bezpieczeństwa. Zhakuj to. Tędy. Zachowajmy ciszę, to nas nie zauważą. Zrozumiałe. Mam palce jakieś oklejone. Jeśli źle mi gra. Czekaj na mój znak. Nie mam amunicji? Co jest w ogóle? Coś było nie tak. No, lecimy dalej do góry. Mamy 11 minut nagrywania. Jeśli widzę. Przepraszam. 7 stycznia. 18 roku. Ale dostaniesz pasynkę. Ach, dostał. Czy jeden jest na górze? Niech się wychyli łebek, to go odstrzelimy. Też padł? Podjął przynajmniej ryzyko, bo niektórzy nie podejmują żadnego ryzyka. No przecież możemy się chować, da? Całe życie chować się. Oj, 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 oj. Zajebaj nas. Dobra, jeszcze raz ten moment. Spróbuję przejść. Tak, sprawdź. Co go do niego strzeliło? Nogą go kopnij. Tak, nogą go kopnij. Teraz ściągniemy. Trochę dziwnie mi się co robią z tego, naprawdę. Bardzo dziwnie mi się co robią. Ale to jest zabawa, no to tutaj nie można wymagać wszystkiego, żeby było idealnie. Molestuje swoimi strzałkami. Ach, fucking bitches. No
Ja pierdzielę, jak się dałem załatwić. To jest wstyd po prostu tutaj. Ale wiecie, Pawson gra bez cięć. No chyba, że jest jakaś bardzo, bardzo ciężka misja i muszę tylko przyciąć, żebyście się nie męczyli tak bardzo. Ale Pawson gra bez cięć. Pawson to jest taki gracz, który robi to, co wy robicie. I robi to na żywo. Przy nagraniu. Na żywo nie bardzo, bo wiecie, o co chodzi, bo teraz nie live'uję. Live będziemy live'ować dopiero od lutego. Jeszcze miesiąc został. No, dostał ciężki jeden, łepek. Drugi. O, czekajcie, granat, granat, leci granat. Och, ty gnoju. Kolejny granat. Trzeba uważać na te granaty, bo jednak... Nie wrzucają tak jak Call of Duty, że ciągle granat, granat, ocioł giniesz gra od granatu. Śmieszne, bo tak zabić kogokolwiek to było bardzo, bardzo trudno. Kolejny granat. No. Dostał strzałkę. Chłopaczek. Kolejny. Też dostał. Dobra, przeszliśmy do końca. Jest jeszcze jeden. Nie wiem, do czego on strzelał. Próbował strzelać chyba w bandę. No ale co wymagać od gierki? To tylko gra. Jest AT-AT. Działka AT-AT naruszą przeciwlotnicze turbolaserom. Dokładnie. A jeśli zniszczymy antenę celowniczą, wyłączymy wszystkie działa w sektorze. Działa w sektorze. Coś. Będziemy ścić maszyną kroczącą. No to to jest coś, co go, o czym marzyłem od samego początku gry. Dobrze, zarządzam blokadę. Hub przyśle żołnierzy, aby przejąć korwetę. Tak, pani komandor. Czego by nie gadali, jestem z panią. Ostrożnie w tej burzy. Maszyna krocząca! No, widzę ją, widzę. No. Widzę działa przeciwlotnicze. Zajmę się nim. Swoje rozkazy. Jego rozkazy nie są dobre. Nasze też nie były. Musimy zabrać cywilów z Vardos. I co wtedy? Najpierw zwiejemy z przestrzeni Imperium, a potem coś wymyślimy. Dobra. Kolejna maszynka. Tak mi się rejestrujemy myszką. Teraz mamy jakąś większą maszynę niż koniecznie. Zresztą nas jeszcze wali, ale nie wiem kto właśnie.
jest, jest, jest. A to, to główienko. Dobra, co do nas strzela? Co do nas strzela? A, jeszcze jedna jest myślna. Tam! Główna antena celownicza. Gdy ją zniszczymy, wyłączą się wszystkie wieżyczki w sektorze. Rozwal ją, ja oczyszczę nam drogę na Korwusa. Taką maszynę wystarczyłby jeden też strzał. Stało się! Broń w tym sektorze została wyłączona. Do Korwusa! Odlatujemy z Vardos. Podejdę jak najbliżej okrętu. No nie wiem go. Pod od razu. Naszą drogę blokuje barykada. Widziałem go, Pawson go zawsze zobaczy. Oj, nie trafiłem. Maleńko, maleńkiego. Przeduży. Musimy kontynuować ostrzał, nie mamy dokąd uciec. Gij. Goście zginęli, jak widzę tam. Ale mocny ten, czy nie, jest to prawda. A, tu jesteś. Nie widziałem cię tu. Dostaliśmy w pierdziel, a wydaje mi się, że to musiało być tak specjalnie zrobione, bo inaczej byśmy za szybko to przeszli. Korwus, opuśćcie rampę i zabierzcie wszystkich! Tak, pani komandor, ale ta błyskawica powoduje spięcie w układach, to może chwilę zająć. Dobra, lecę dalej. Spróbujemy to szybko przejść. Nasi chyba, tak? Oczywiście. Trzymać pozycję! Jesteśmy z panią, komandor Mercio! Przygwoździć szturmowców! Przyjęto, pani komandor! Maszyna na wprost! Zbliża się kolejna jednostka! Będziemy was ochłaniać! Chyba nie mamy z nim żadnych szans. Musimy jakąś ciężką broń znaleźć. Bo inaczej to będzie bardzo, bardzo ciężko. Ale znając życie, to będzie gdzieś ta broń. Zrobią wszystko, by nie dać nam wystartować. No. To się bym zmieniało. No chcę broń zmienić, no czekajcie. G, nie, Q, nie, F. Też nie, F2.
tylko. Gdzie ja tam byłem? 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie wiem. F1 to nie to. 2, 3. Gdzie? Raz opuszczony. Zezwalam na wejście na pokład. Wszyscy do środka! Już! Zaraz puszczamy. Wszyscy giną, wszyscy giną. Nie wiem jak ich pokonałem, bo wiesz, ciężko, dziwnie w ogóle. Ale jakoś się udało. Jakoś się udało. Zniknęliśmy. Admiral Wilson. Agent Husk melduje się. Misja wykonana, sir. Wygląda jak Łukasz Piszczek. Gratuluję, komandorze Husk. Komandor? Więc... nie jesteśmy zupełnie sami. Została część załogi. Chronili uchodźców przed tymi, którzy odmówili. Co z nimi? Wstrząśnięci. Zmieszani. Ale cali. Pytanie tylko, co dalej? Musimy ostrzec ludzi. Kogo? Rebeliantów? Wtrącą nas do więzienia Słoneczna Plama, zanim cokolwiek powiemy. Dlatego uważam, że powinnaś wziąć Korwusa i odlecieć. Zostaw mi myśliwiec Taj, włączę sygnał alarmowy i poczekam na rebeliantów. Naprawdę myślisz, że mogłabym cię zostawić tu całkiem samego? Del. Oddział Inferno to my. Del. Ty i ja. Aiden Versio, z imperialnej korwety Corvus. Wzywamy na pomoc członków Sojuszu Rebelii. Poddajemy się. Wezwać generała szybko. Więc podejrzewałeś pułapkę, ale wpuściłeś ich na pokład. Powtarzasz, żebym podejmował ryzyko. Taka decyzja wydała mi się najmniej odpowiedzialna. Tak trzymać. Gościu z pierwszych trzech części. Jestem generał lat 60. i 70. A wy musicie być z 80. też. Trzecia część. Generał? Powiedzieliśmy już twoim ludziom wszystko, co wiemy. Przejdźmy się. Okej. Co to ma być? Zły pomysł. Pomóżcie z zakładem. Shreef uważa was za szpiegów. A ty co myślisz? Myślę, że się boicie. Chcecie wyjść z życia. Idziemy z rebelią. Wiecie co? Daliście dobry cynk o operacji Popiół. W zamian załatwiłem dwa myśliwce specjalnie dla was. Chwila. Puszczasz nas wolny? Zacznijcie nowe życie w bezpiecznym miejscu. Żebyście mogli nas śledzić? Nie mamy na to czasu.
Odkryliśmy, że Nabu jest kolejnym celem operacji. O, Nabu. Powstrzymajcie to. Raczej sobie poradzimy. Ktoś oglądał choć w części Gwiezdne Wojny, się zmienia, podobnie jak to wie, o co chodzi mniej więcej. Skoro tak, to może polecicie z nami? Pomożecie uratować Nabu? Nie planowaliśmy dołączać do Rebelii. Nikt was o to nie prosi. To niepowtarzalna oferta. Możecie odlecieć, albo pomóc nam to zatrzymać. Jesteście gotowi walczyć razem z nami? Cóż, jestem zwolennikiem dawania drugiej szansy. Chodźcie, zaprowadzę was do statków. Nie potrafimy nawet latać X-Wingami. Dla takich agentów to łatwizna. Jaką mamy alternatywę, Aiden? No, to jak będzie? Dobra, panowie. Ja tu kończę ten odcineczek i na Nabu będziemy już walczyć w kolejnym. Dzięki za oglądanie, dzięki za tak długo czekaliście na mój kolejny odcinek. Tutaj Pawson, pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się. Ja tutaj już kończę. Cześć.